Dramatyczna sytuacja w suwalskim DPS. W Kalinie na 186 pensjonariuszy potwierdzono zakażenie u 135. Wśród personelu wykryto niemal 20 zakażeń. Dzisiaj, po ujawnieniu tych danych, do pomocy ruszyło Wojsko Obrony Terytorialnej. Jak usłyszeliśmy podczas sesji, są problemy kadrowe również w ośrodku rehabilitacji. W suwalskim szpitalu na zwolnieniach lub w kwarantannie przebywa około 11% personelu. Szpital, według informacji dyrektora Szałandy, ma ograniczone możliwości testowania, ponieważ pula 200 testów PCR z odczynnikami musi wystarczać na 2 tygodnie. Testy antygenowe dopuszczone do diagnostyki szybko dają odpowiedź, ale od ubiegłego tygodnia wykonano ich w szpitalu około 200. Kolejna dostawa powinna dojechać w poniedziałek. Szpital dysponuje na dziś 89 łóżkami covidowymi, w tym na mocy decyzji wojewody 4 z nich są stanowiskami respiratorowymi. Tymczasem w szpitalu na dziś ze wsparcia respiratorów korzysta 11 osób chorych na COVID. Szpital na dziś dysponuje również 40-łóżkowym izolatorium. Obecnie przebywa w nim 5 pacjentów. Rekord zakażeń padł w mieście i powiecie suwalskim w minioną sobotę. Do sanepidu spłynęło 198 dodatnich, zweryfikowanych wyników testów, poinformowała uczestnicząca w sesji powiatowa inspektor sanitarna Elżbieta Bednarko. Do dyspozycji ratowników pogotowia są 2 karetki covidowe i 1 wymazowa. Te pojazdy i ich załogi obsługują aż 3 powiaty. Według skali opracowanej przez kancelarię premiera, przy wskaźniku 70-75 nowych zakażeń na 100 tysięcy miał w kraju nastąpić całkowity lockdown. W naszym mieście jest o kilkadziesiąt osób wyższy. Wynosił na czwartek 102 na 100 tysięcy mieszkańców. Według danych piątkowych w mieście i powiecie ziemskim nastąpił kolejny znaczący przyrost zakażeń. W tej jednej dobie nowych przypadków odnotowano aż 95, z czego 80 w mieście i 15 w powiecie. Tym samym liczba aktywnie zakażonych urosła do 841 na całym tym obszarze. W mieście wzrosła również ilość zgonów. O 2. Prezydent Suwałk poinformował dzisiaj, że w związku z sytuacją epidemiologiczną odwołane zostają wszystkie doroczne wydarzenia. Miejska Wigilia, Jarmark Bożonarodzeniowy, Miejski Sylwester.